Cześć, jestem Maciek, a to jest kolejny odcinek z oceniania waszych kont. Na wstępie chciałbym wam bardzo podziękować za wczorajszą obecność na streamie. Ilość osób, która tam się pojawiła, niezmiernie mnie ucieszyła. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to pamiętajcie o subskrypcji. Jeśli wam się film spodoba, to pamiętajcie o łapce w górę. A jeśli chcecie dołączyć do grona zawodników Football Team, to pod spodem macie referring do gry, z którym na początku macie plus 200 energii, a jak wiecie, to się opłaca. A teraz przechodzimy do odcinka. Na początek idzie Mateusz Morawiec, środkowy obrońca, Spartan Team 3, czwarta liga angielska. I co my tutaj mamy? Jeśli chodzi o główny overall, to 141. Czyli dobrze. Jeśli chodzi o defensywę, no to mamy tutaj stówę. Stówę widzę, że masz również na ofensywie i stówę na kondycji, czyli jest poprawnie. Ciekawa opcja z ofensywą, no może to jest przydatne, nie wiem, chociaż ja sam jako środkowy obrońca czasem strzelam, więc nie ukrywam, może w tym być jakiś patent. Pamiętaj, musisz jeszcze dobić sobie trochę pressingu i tak naprawdę stałe fragmenty sobie możesz powoli dobijać, bo one się przydają w trakcie rzutów rożnych, kiedy jest przy twojej bramce, ale tak to spoko to wygląda. Pamiętaj, pressing, teraz najważniejszy jest pressing, a przy okazji sobie dobijesz się defensywę, żeby mieć coraz więcej. Jeśli chodzi o szatnie, widzę tutaj złoty set de blues, ładnie to wygląda, masz 2 razy defa, 2 razy pressing i do tego jeszcze zieloną piłkę pod pressing. Powiem ci, za dużo tego pressingu według mnie, przydałoby się tutaj zrobić. Może zamiast jedną pressingu możesz sobie dać nawet kondycję w tym przypadku. Jeśli macie piłkę, to kondycję możecie sobie dać. Wygląda to wszystko ładnie. Tak naprawdę spokojnie dałbym ci jakieś 4+, bo wszystko idzie w dobrą stronę. Pozdrawiam i lecimy do kolejnej osoby. Kolejny zawodnik to Achievement ES. Bramkarz, zespół Nankatsu, czyli Superliga. Jeśli chodzi o jego staty, tutaj widzimy 189 głównego overalla, czyli ładnie. Gra defensywna 200. Czytanie gry 200. Kondycja 160. No i tutaj oczywiście, tak samo jak było przy Sir Carterze, trzeba dobijać kondycję, ale wy to wiecie, więc wam tego mówić nie muszę. Ale naprawdę fajnie to wygląda. I stałe fragmenty po 119, więc też tutaj idzie w górę. Jeśli jesteście bramkarzami, to możecie się spokojnie wzorować na tym zawodniku, bo naprawdę umiejętności rozłożone są na plus. Jeśli chodzi o secik, tutaj złoty set Azuri, same 17, do tego jeszcze piłka mistrza treningów. Jeśli to oglądasz, napisz w komentarzu, ile dałeś za piłeczkę, bo naprawdę wygląda ona ślicznie. Sam set umiejętności, no spokojnie dałem ci tutaj 6, bo innej opcji nie ma. Pozdrow. Kolejny zawodnik to Pingwus Pingwin Bambus WKS, czyli ponownie Superliga Wyspy Kratki Schodowej. Widzę, że dzisiaj chyba będzie dość bogato, jeśli chodzi o Superligę. Przechodzimy do umiejętności. Główny overall 184, czyli podobnie jak poprzednik. I teraz tak. Gra defensywna 200. Pressing 200. Kondycja 166. Czyli powiem wam, prawie identyczna sytuacja jak u Achievementa. No, wygląda to wszystko ślicznie. Oczywiście widzę, że stałe fragmenty gry już niedługo będą na setkę, czyli jeśli jesteś środkowym obrońcą, może się spokojnie na tym wzorować, bo naprawdę wygląda to ładnie. Jeśli chodzi o set, to tutaj widzę złoty secik MMO plus złota piłka mistrza trików. Jak to jest rozłożone? Tu jest 3 razy pressing, 1 def, i jeszcze piłka jest pod pressing. Naprawdę mocno to wygląda, ale co to pokazuje? Że pressing, czytanie gry, skuteczność są bardzo istotne, bo naprawdę sporo topowych graczy ma sety rozłożone pod właśnie te atrybuty. Czyli jeśli będziecie już naprawdę z zawodowymi piłkarzami w grę Football Team, to spokojnie tak możecie się ubierać. Ja to obstawiam na jakieś tutaj 4, no nie, no bez przesady. 5 daję i lecimy dalej. Pozdro. Kolejny zawodnik to Kiwato Majoto. Ofensywny pomocnik, zespół Phoenix, czwarta liga angielska. Jak prezentują się jego umiejętności? Główny overall 131, czyli nieźle. Gra ofensywna pod 135, rozgrywanie 100, kondycja 95.
Tutaj widać, że zawodnik bardziej idzie jako ofensywny pomocnik, czyli faktycznie tak jak to wygląda na jego pozycji. Spokojnie możesz sobie dobić jeszcze rozgrywanie, żebyś lepiej podawał, te twoje podania były ładniejsze. Spokojnie jeszcze tutaj sobie kondycję dobijesz, a potem stałe fragmenty gry. Ale pamiętaj, rozgrywanie, dobija rozgrywanie coraz więcej, bo jest naprawdę istotne. Ale tak to naprawdę wszystko wygląda fajnie. A i skuteczność. Skuteczność jest istotna, jeśli chodzi o pomocnika, więc pamiętaj o niej. Secik. Czerwony set de blues. 1 czternastka, 3, nie, 2 piętnastki i 1 szesnastka. 2 rozgrywania, 1 kondycja i ofensywna. Ładnie to wygląda. Jeśli chodzi o twoją pozycję, to naprawdę spoko. Ale tutaj daję jakieś 4+. Bo jeszcze tak dziwnie rozłożone masz te atrybuty, więc 4+ dam. Zobaczymy, jak będziesz się dalej rozwijał. Pozdro. Kolejny zawodnik, który idzie pod ocenę, to Da Silva, środkowy pomocnik z klubu Illuminati, 4. Liga Hiszpańska. Jak wyglądają jego umiejętności? Główny overall 160, czyli naprawdę jeśli chodzi o 4. Ligę, no to no spokojnie poradziłbyś sobie już w Superlidze. Ale jak wyglądają atrybuty? Jako pomocnik masz rozgrywanie na 132, kondycję na 155 i skuteczność na 100. Naprawdę fajnie wygląda kondycja, bo jak wiemy, kondycja jest bardzo istotna w grze. I on tutaj pokazuje, że trzeba ją rozwijać. Rozgrywanie już wiadomo, że jest ładnie. Skuteczność coraz więcej jej potrzebuje, żeby te podania były dokładniejsze. Obstawiam, że grę ofensywną też sobie później będziesz dobijał, żeby jednak ten off twój był lepszy i żebyś mógł oprócz asyst czasem sobie strzelił bramkę. Jak wygląda set? Secik tutaj złoty jest pod Dirouten. Co tu jest? 3 rozgrywanie, 1 skuteczność i do tego jeszcze czerwona piłka pod rozgrywanie. Czyli naprawdę ładnie to wygląda. Spokojnie daje ci jakieś 5 mniej. Kolejny zawodnik to Pieczara 111. Środkowy napastnik z drużyny Espanyol 2. 5. Liga Polska. Czyli jedna z tych już ostatnich. Albo ostatnia, nie pamiętam ile już jest lig, bo jakoś nie sprawdzam. Ale lecimy. Umiejętności. Główny overall 107. I teraz tak, jako napastnik powinieneś rozgrywać. Ofensywa jest na 90. Skuteczność na 80, kondycja na 80. Czyli pamiętaj. Skuteczność musisz mocno dobić sobie w górę. Przynajmniej do setki. Znaczy wszystko lecimy do setki. Ale za duża różnica jest między grą ofensywną a skutecznością, bo skuteczność jest naprawdę istotna w przypadku tego, jeśli trafisz na jakichś mocniejszych obrońców. W piątej lidze nie obstawiam, żeby tak było, ale no nigdy nie wiadomo. Jeśli chodzi o set, to tutaj widzę czerwony secik de blues plus zielona piłka pod kondycję. Jeśli chodzi o seci, tutaj widzę, masz nawet czytanie gry. Masz 2 razy czytanie gry, skuteczność i gra ofensywna. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Nie robimy tak. Naprawdę tego nie robimy. Nie wiem, po co masz te czytanie gry, bo nie jesteś bramkarzem. Jeśli byłbyś bramkarzem, to oczywiście rozumiem. Ty jesteś napastnikiem, ty musisz strzelać bramki, a nie bronić. Naprawdę zmień set, bo to wygląda tragicznie. Tu powinno być spokojnie, nawet 4 razy gra off może być. Może być 3 off, 1 skuteczność, do tego ta kondycja z piłki, ale na pewno nie tak. Zmień to. Na chwilę obecną daję ci 3, bo bardzo źle to robisz. Bardzo źle ułożyłeś set. Popraw się, zobaczymy następnym razem. Pozdrawiam. Kolejny zawodnik to Eju Bezoga, bramkarz Akademia Inter Kraków, 2. Liga Włoska. Powiem wam, że osoby z klubu Inter Kraków to są wszędzie. I na live mnie wczoraj oglądali i proponują, żebym ich ocenił. Naprawdę pozdrawiam ten klub i pierwszą, i Akademię. Jak wyglądają umiejętności? Główny overall to 132, czyli jest ok. I teraz tak, gra defensywna 114, czyli wygląda tak jak powinno. Czytanie gry 90, ty jesteś bramkarzem, dobij szybko do 90. Tak samo kondycję masz na 90, dobij szybko do setki. Czytanie gry do 90 mówiłem, do setki dobijaj. Dobijaj wszystko do setki, bo powinieneś być jeszcze lepszy. Szczególnie jak grasz w drugiej lidze. Tam naprawdę są zawodnicy, którzy no mają po 140-150 overall, więc musisz bronić te strzały, więc bez czytania gry, bez kondycji będzie ci ciężko, szczególnie jeśli chcesz awansować do pierwszej drużyny Inter Kraków. To pamiętaj,
Czytanie gry, kondycja, powoli, powoli, niech to idzie w górę. Set. Widzę ciekawy skin kosmonauty, więc lecimy w kosmos. Jeśli chodzi o secik, to widzę Borussia Dortmund. Dwa razy dev, czy kondycja i czytanie gry? No okej, okay, może być, czyli tak jak mówiłam, bania. Według mnie spokojnie byś mógł tutaj mieć 3 razy defa i jedno czytanie gry, i potem czytanie gry możesz sobie zamienić z kondycją. Będziesz miał piłkę, to sobie wtedy wrzucisz tą kondycję jako piłkę i będzie to naprawdę spoko wyglądało. Na chwilę obecną daję ci czwóreczkę. No czwóreczkę, bo te czytanie gry masz dość małe i kondycję, więc pozdrawiam. Kolejny zawodnik to Albany King Popek. Jadowite węże. Angielska trzecia liga, środkowy pomocnik. Czy widzę dzisiaj sporo środkowych pomocników, w ogóle pomocników dzisiaj od zawalenia. Umiejętności 127 overall, czyli ok. I teraz tak, rozgrywanie stówka. Kondycja stówka, skuteczność 90, czyli optałem, że wiesz co masz robić, skuteczność idzie w górę. Stałe fragmenty gry 80, jesteś pomocnikiem, stałe fragmenty gry są dla ciebie istotne. Jeśli chcesz wykonywać rzuty karne, jeśli chcesz wykonywać stałe fragmenty gry ogólnie, to musisz to mieć, bo to jest szansa na twoje brameczki kolejne, albo nawet asysty. Więc tak, tutaj pamiętaj, dobijamy te dwa aspekty w górę. Secik, złoty set Belgii, czyli widzę tak jak bania. Może się wzorujesz na nim, bo on też jest pomocnikiem. Tutaj widzę jakieś powiązania. Ale no tak jak zawsze mówię, sety reprezentacji nie są najlepsze. Pamiętaj, lepsze są klubowe i kupujemy od top 20 w górę, bo według mnie innych się nie opłaca. Seci wygląda spoko, nie najgorzej. Ocena za całokształt jakieś 4. I trenuj, żebyś był jeszcze lepszy. Pozdro. Kolejny zawodnik to Steve Trin, środkowy napastnik, Real Madrid, czwarta liga angielska. Overall 111, czyli powoli przekroczone 100. No, łatwo się domyśleć. I teraz tak, gra ofensywna 91, skuteczność 90, kondycja 90. Dobra, dobijesz do tych 90 i co teraz robisz? Dobijasz do setki. Teraz będzie miał dość trudny okres, bo dobicie do setki między 90 a 100 jest chyba najtrudniejszym momentem w grze, jest dość monotonne. Ale nie poddawaj się, jak dobijesz do setki, to później umiejętności będą ci tak lecieć. Puh. No. Secik. Czerwony set Argentyny, czyli to co mówiłem poprzednikowi. Nie proponuję reprezentacji, kupujcie kluby, bo są zdecydowanie lepsze. Ale tak, tutaj masz 3 off i jedna skuteczność, czyli set złożony poprawnie. Ale tak, 7, 9, 11, 12. No słabiutko, słabiutko. Jeśli brakuje ci kasy, to pracuj. Pracuj i zdobywaj ją. Spokojnie powinieneś tutaj dobić te czerwone na 12 i wtedy będzie lepiej. Overall ci podskoczy, umiejętności, będziesz lepszym napastnikiem. A na czwartą ligę, no to przyda ci się to. Ocena jakieś daje ci 3+, bo secik słabiutki. No słabiutki kolego, ale zobaczymy co będzie następnym razem. Pozdro. I na koniec ostatnim zawodnikiem jest Leonard Skinner. Toxic Dog, piąta liga angielska, lewy pomocnik. Ponownie lewy pomocnik, widzę tutaj Toxic Dog próbuje się odradzać. Wczoraj na live też o tym była mowa. No zobaczymy jakim będzie szło. I teraz tak, umiejętności 140 overall, czyli jest naprawdę dobrze. Rozgrywanie tak samo 140, czyli tak jak powinno to wyglądać, kondycja na 123, czyli dobrze. I widzę 0,61, czyli idzie w górę. I skuteczność na 90. No skuteczność widzę trochę olana, nie ma co ukrywać, jest lekko olana. Ale pamiętaj, do 100 dobijamy, bo skuteczność jest naprawdę przydatna. Jako pomocnik chcesz, żeby twoje podania były skuteczniejsze, no to co? No to tylko skuteczność rozgrywamy. I naprawdę będzie to fajnie wyglądać. Będziesz miał więcej asyst, więc szansa na kolejne pucharki, medalki, jeśli chodzi o ranking pomocników. Ale piąta liga to spokojnie, tutaj to musisz rozgromić. Nie będę wchodził w statystyki, ale obstawiam, że i tak jesteś na pierwszym miejscu. Secik. Złoty set Czarnogóry. No i tutaj już słabiutko. Czarnogóra jest słabiutka. Trzy rozgrywania i kondycja, do tego masz zieloną piłkę pod rozgrywanie, czyli ok, fajnie to wygląda. Kondycję zamieniaj ze skutecznością, bo masz malutko, więc skuteczność jest
przydatne w tym momencie, bo masz kondycję sporą, więc skuteczność. Kup sobie nowy secik, nowy item i bardziej się to przyda. Więc naprawdę spoko to wygląda, jakby nie secik czarny u góry, to bym ci dał nawet 4+, a tak ci dam 4, czwóreczkę ci dam, bo musisz poprawić ten secik. Jestem ostry, wiem, ciągle to słyszę, ale no cóż powiedzieć, no zawsze w szkole jakiś nauczyciel jest ten gorszy, a tutaj jestem ja. Pozdro i na dzisiaj to wszystko. Na dzisiaj to wszystko, ja dziękuję za oglądanie tego filmu, jeśli wam się spodobał, to zapraszam łapkę w górę. Jeśli macie jakieś dla mnie propozycje a propos kolejnych filmów, coś was ciekawi, coś was interesuje, chociaż to jest to samo, ale piszcie w komentarzach. Zobaczymy, może potrzebujecie pomocy w czymś. Jeśli chodzi o gierkę, to również wam pomogę. Na dzisiaj to wszystko, dzięki za oglądanie, no i elożka, trzymajcie się.